Proszę wszystkich o powstanie. Sztandar miasta wprowadzić. Do hymnu. Otwieram uroczystą sesję Rady Miasta Pruszkowa. Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów, wysiłkiem wielu Polaków, Polska odzyskała suwerenność. 100 lat w ponad 1050-letniej historii Polski to jest jeden wiek. Ale te 100 lat jest bardzo ważne. 100 lat temu, po ponad 123 latach, odzyskaliśmy niepodległość. W wyniku uwarunkowań geopolitycznych Polska została rozebrana przez obce mocarstwa. Chciano wymazać nas z map Europy, chciano wymazać nas z map świata. Chciano nas zrusyfikować i zgermanizować. Ale naród polski nie poddał się zaborcom. To w sercach i w umysłach Polaków i Polek nieustannie tliła się myśl o niepodległości, o wolności, o suwerenności. To w sercach Polek i Polaków cały czas była myśl, dzięki której po wielu zrywach udało odzyskać się niepodległość. Te ostatnie 100 lat niepodległej Rzeczpospolitej to obrona Europy przed bolszewizmem w 1920 roku. To my, Polacy, pierwsi zbrojnie przeciwstawiliśmy się niemieckiemu okupantowi. I to w Polsce w latach 80. dzięki zrywowi narodowemu powstał ruch Solidarności, który był przyczynkiem do zmian w Europie. Myślę, że możemy być dumni z tych ostatnich naszych 100 lat. Dumni z tego, że mogliśmy żyć, pamiętać i przekazać to nasze dziedzictwo
naszym dzieciom i młodym pokoleniom. Boże, błogosław Najjaśniejszą Rzeczpospolitą i jej obywateli. Rok 2018 jest rokiem szczególnym, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wykład o drogach Polski do niepodległości w dalszej części sesji wygłosi profesor doktor habilitowany Antoni Dudek, wybitny historyk i publicysta. Witam na dzisiejszej sesji posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego, panią Marię Makowską. Radnych Powiatu Pruszkowskiego. Koleżanki i kolegów radnych miasta Pruszkowa. Witam wójtów, burmistrzów sąsiednich gmin. Witam prezydenta miasta Pruszkowa, pana Jana Starzyńskiego. Zastępców prezydenta, pana Andrzeja Kurzele i pana Michała Landowskiego. Księży proboszczów pruszkowskich parafii na czele z dziekanem księdzem Marianem Mikołajczakiem. Witam szefów organów wymiaru sprawiedliwości, straży pożarnej i policji. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta i naczelników wydziałów Urzędu Miasta Pruszkowa. Prezesów i dyrektorów zakładów działających na terenie miasta oraz współpracujących z miastem. Witam przedstawicieli służby zdrowia i oświaty. Związków zawodowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Witam członków Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie, członków Rady Młodzieżowej i witam przedstawicieli lokalnej prasy, radia i telewizji. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców miasta, którzy przybyli na tę uroczystą sesję. Bardzo proszę pana prezydenta miasta Jana Starzyńskiego o zabranie głosu. Każdy dzień tego roku jest naznaczony w naszym kraju świętowaniem. Wszystkie wydarzenia i czyny poświęcone są niepodległej i wyścig kolarski, zbudowanie nowej szkoły i napisanie książki. Równo 100 lat temu matka nasza ojczyzna odzyskała status wolnego państwa. Po straszliwej wojnie światowej i latach permanentnej niewoli w Polakach zaświtała uzasadniona nadzieja, że wreszcie uda się odbudować państwowość. Pozwólcie państwo, że podzielę się refleksją na temat budowy niepodległej ojczyzny z perspektywy doświadczonego samorządowca. Jak wiemy z historii, 20 lat międzywojnia było czasem wytężonej pracy dla dobra wspólnego. Jednak kiedy wydawało się, że w Polsce wreszcie uda się stanąć ramię w ramię z sąsiadami, nastała znów długa, czarna noc obcej dominacji. Nadzieja obudziła się dopiero w 1989 roku.
I Polacy znów zaczęli piąć się na szczyty na warunkach obowiązujących w cywilizowanym świecie. Polska zaczęła się odradzać w samorządach, w małych ojczyznach, poprzez codzienną aktywność mieszkańców zrzeszonych w organizacjach młodzieżowych i obywatelskich buduje się tożsamość państwa. Jestem niezwykle dumny, że przyszło mi czynnie uczestniczyć w tym procesie. Budując nasze miasto, które jest częścią Polski i ma w jej dziejach szczególne miejsce, zdaję sobie sprawę z roli i odpowiedzialności samorządów, które budują niepodległą Rzeczpospolitą w codziennych trudach. Będąc dwa dni temu w Katowicach na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, odebrałem kolejne wyróżnienia dla naszego miasta. W rankingu sukces mijającej kadencji 2014-2018 pierwsze miejsce w kategorii sukces finansowy, piąte miejsce w kategorii sukces ekonomiczny, szóste miejsce w kategorii podsumowanie kadencji. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Pruszkowa i czynią to nieustannie, pokazując młodym, jak budować Rzeczpospolitą. By w roku stulecia odzyskania niepodległości złożyć hołd najbardziej zasłużonym Pruszkowianom, troje z nich otrzyma dziś tytuł honorowego obywatela naszego miasta. Ich dotychczasowa działalność zasługuje na najwyższe uznanie. Pragnę też zwrócić Państwa uwagę, że obiekt, w którym obecnie się znajdujemy, czyli Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nosi nazwę Stulecia Odzyskania Niepodległości. Mam nadzieję, że jeszcze w tym jubileuszowym roku i w przyszłości doznają tu Państwo wielu miłych przeżyć. Proszę panią radną Beatę Czyżewską, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, na sesji w dniu 27 września bieżącego roku Rada Miasta uchwałami Rady nadała honorowe obywatelstwa miasta Pruszkowa następującym osobom. Pani Irenie Horban. Zapraszam panią Irenę na scenę. Szanowni Państwo, pani Irena Horban, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana, była sekretarzem i prezesem Towarzystwa Absolwentów, wychowanków i przyjaciół tej szkoły. Z wykształcenia filozof, nauczycielka, działaczka społeczna i samorządowa, od urodzenia związana z Pruszkowem. Aktywna działaczka ruchów niepodległościowych i opozycji antykomunistycznej.
Przez dwie kadencje pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Pruszkowie. Pani Irena od wielu lat działa w Pruszkowskim Towarzystwie Muzycznym. Pełni funkcję prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. Jest także sekretarzem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od wielu lat prowadzi też działalność wydawniczą. Jest redaktorem naczelnym Przeglądu Pruszkowskiego. Była współtwórczynią kilku monografii wydanych przez Księżnicę Pruszkowską. Pani Irena jest wybitnym i zasłużonym mieszkańcem naszego miasta. Świadczą o tym również jej liczne odznaczenia, do których między innymi należą Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Pro Memoria, Medal Pro Mazowia oraz dwukrotnie otrzymana nagroda prezydenta miasta Pruszkowa Urbs Nova za działalność społeczną i w kategorii kultura. Poproszę pana przewodniczącego i pana prezydenta o wręczenie honorowego obywatelstwa pani Irenie Horban. Tadeuszowi Hubertowi Jakubowskiemu. Zapraszamy pana prezydenta. Pan Tadeusz Hubert Jakubowski jest osobą związaną z Pruszkowem od zawsze. Harcerz, zaniak, architekt. Aresztowany i więziony w Pałacu Mostowskich, na Rakowieckiej i w Rawiczu. Od wielu lat pracował w Biurze Projektów w Warszawie, publikował w prasie codziennej i periodycznej, a od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał kilka książek o Pruszkowie, w których wspomina dawne dzieje miasta i przywołuje obrazy z odległych lat. Pan Hubert jest również współautorem pozycji
puszków piórkiem i piórem, przygotowanej z okazji stulecia nadania miastu Pruszków praw miejskich. Jest niestrudzonym kronikarzem dziejów naszego miasta. Został odznaczony między innymi honorową odznaką imienia Krystyny Krachelskiej Pamięci Powstania Warszawskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz medalem Pro Patria przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z rąk prezydenta miasta Pruszkowa otrzymał także statuetkę Urbs Nova w kategorii Kultura. Bardzo proszę pana przewodniczącego i pana prezydenta o wręczenie honorowego obywatelstwa dla pana Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Serdecznie dziękuję. Jezu, proszę. Muszę pańczyć z widoku. Serdecznie dziękuję. Serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszony i szczęśliwy. Tadeusza trzymają się nieustannie żarty. Zadzwonił wczoraj do rady i spytał się, czy to nie pomyłka. Panie Tadeuszu, to nie pomyłka. Ja na krawat założę, tak. Nic z tego. Mam. Zdzisław Zaborski urodził się w Pruszkowie. Działał jako żołnierz Armii Krajowej. Był również skierowany do drużyny dyspozycyjnej sztabu 6 rejonu Helenów, gdzie prowadził liczne akcje zbrojne, między innymi fabryki ołówków w Pruszkowie. Od wielu lat zabiega o utrwalenie pamięci historycznej związanej z Pruszkowem i jego mieszkańcami. Walczy również o to, aby przywołać pamięci wszystkie osoby, które przeszły przez obóz Dulak 121. Jest współautorem kilku pozycji wydawniczych, między innymi Tędy przeszła Warszawa, czy Durchgangslager 121, niemiecka zbrodnia specjalna. Pełni funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Pruszkowie, okręg Warszawa-Powiat. Wydał wiele dokumentów i publikacji związanych z historią Pruszkowa. Od wielu lat gromadzi wielką bibliotekę i wykonuje niestrudzenie pracę na rzecz upamiętnienia historii pruszkowian oraz terenów ziemi pruszkowskiej. Proszę pana przewodniczącego i pana prezydenta o wręczenie honorowego obywatelstwa dla pana Zdzisława Zaborskiego.
Sądzę, że moi koledzy także, bo całe swoje życie tu spędziłam i całe życie poświęciłam chyba tuż po wodę. W każdym razie bardzo dziękuję za to wyróżnienie wielkie i chciałabym powiedzieć, że jestem, tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, mówię to w imieniu swoim i moich kolegów, dziękuję. Że jesteśmy, jest nas tylko pięcioro honorowych obywateli miasta Pruszkowa. Pierwszym honorowym obywatelem został pan Bień, Adam, ten, który był aresztowany jako 16, jako nasz 16 aresztowany w Pruszkowie i przeżył proces w Moskwie. Drugim, zresztą taką miałam wielką przyjemność i zaszczyt, że właśnie panu Bieniowi ja wręczałam dyplom i to honorowe obywatelstwo Pruszkowa, a drugim obywatelem Pruszkowa jest nasz wspaniały ksiądz i Roman Jędrzejczyk. Ten, który był tutaj lat 20 w Pruszkowie, który był potem przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i przy nim, jak wiemy, zginął. Więc tym bardziej bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i wszystkim radnym, którzy byli tak mili, że właśnie wyróżnili nas tym wspaniałym dyplomem i tytułem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, najpierw chciałem wszystkich bardzo przeprosić. 3 listopada kończę 87 lat i Alzheimer musi mnie dokopać. Delikatnie mówiąc, w trakcie mówienia uciekają mnie wyrazy. Trochę trzęsą mi się ręce i broda. Dlatego bardzo państwa przepraszam, jeśli pozwolę sobie kilka słów przeczytać z kartki. Kurczę, radę, do czego to doszło.
Można tutaj okulary. Szanowny panie przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa, panie Krzysztofie Biskupski. Szanowna Rado Miasta Pruszkowa. Szanowny panie prezydencie Miasta Pruszkowa, panie Janie Starzyński. Serdecznie dziękuję za zaszczyt, jaki mnie dzisiaj spotkał. Zostałem honorowym obywatelem naszego miasta nad Utratą. Jestem wzruszony i szczęśliwy. Stało się to możliwe dzięki opiece nad kulturą panów prezydentów Pruszkowa, pana Jana Starzyńskiego, pana Andrzeja Kubikowskiego, pana Andrzeja Kurzeli i pana Michała Landowskiego. W moim przypadku było to finansowanie przez Urząd Miasta Pruszkowa moich książeczek i ich kolejnych wydań. Uwaga na marginesie. Trzecie wydanie Lat Prawie Bezgrzesznych i drugie Pruszkowa dawno temu będę podpisywał 1 grudnia 2018 roku w stoisku Książnicy Pruszkowskiej na targach książki historycznej w Arkadach. Na tych targach będę inspiracjonalny. Serdecznie dziękuję przyjaciołom z Książnicy Pruszkowskiej i z firmy Rachocki i Spółka za niezwykle wysoki poziom edytorski moich książeczek. Dziękuję przyjaciołom z Głosu Pruszkowa. Dziękuję czytelniczkom i czytelnikom mojego pisania. Kochane i kochani, bez waszego życzliwego stosunku do moich książeczek nie zostałbym honorowym obywatelem waszego i mojego miasta. Szanowni państwo, jeszcze dwa słowa o miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Dawno, dawno temu, a może jeszcze dawniej, była tu pradolina Wisły. Jeszcze w czasach mojego dzieciństwa było tu pełno stawików, strumyków, grzęzawisk i torfowisk. Było to magiczne miejsce dla chłopaków z pobliskiej Topolowej, najpiękniejszej ulicy Pruszkowa, Polski świata. Dzięki rosnącym tu orszynom bawiliśmy się w Indian. Na polanach pasły się krowy i konie. Jesienią paliliśmy ogniska i piekliśmy kartofle. Szczegóły w moich latach prawie bezgrzecznych. Obecnie w tym miejscu znajduje się Centrum Dziedzictwa Kulturowego. To centrum jest symbolem wielkiego skoku w rozwoju naszego miasta, jaki dokona się w ciągu mojego życia. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję jeszcze raz za zaszczyt, jaki mnie dzisiaj spotkał. Wszystkim nisko się kłaniam. Chciałem tutaj podziękować państwu, całej Radzie Pruszkowa. Strasznie się cieszę z tego rozwoju, z tego tutaj, jak pamiętam, już mam to sporo lat, to tutaj jeździło się furmankami po tych kocich łupach albo po błocie. Mieszkałem przy ulicy Chopina. Tam było bardzo dużo ciekawostek w Pałacu Sokoła. To wszystko zbyło się u mnie w pamięci, a ja musiałem, prawda, tutaj działać, jeśli chodzi o odbudowę przemysłu. Sporo w tym rzeczy się udało, a część, no niestety, tak jak ołówki. Nie wystawiałem sobie bardzo ładnie to. Przeprowadzaliśmy prywatyzację, ale się nie udało, byśmy nie mieli odpowiedniej ilości pieniędzy w kieszeni. A teraz chcę podziękować wszystkim, którzy działają ku pięknemu temu miastu naszemu.
honorowym obywatelom Pruszkowa składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje i dziękujemy bardzo za wkład, jaki wnieśli swoją postawą w codzienność naszego miasta. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, uchwałą z dnia 27 września bieżącego roku Rada Miasta nadała Centrum Dziedzictwa Kulturowego nazwę Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. Proszę Panią Prezes Centrum Kultury i Sportu, Panią Annę Dudziec na scenę, a Pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta o wspólne przekazanie uchwały Rady Miasta nadającej nazwę budynkowi Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Uchwała Rady Miasta mająca nazwę Stulecia Odzyskania Niepodległości. Bardzo dziękuję. W imieniu swojego zespołu obiecujemy dołożyć wszelkich starań, żeby godnie je reprezentować. Bardzo proszę pana profesora doktora habilitowanego Antoniego Dudka o wygłoszenie referatu historycznego. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem kilkoma uwagami i refleksjami związanymi z przypadającą w tym roku stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałem troszkę powiedzieć o genezie tego wszystkiego, co się wydarzyło w roku 1918. Mam nadzieję, że uda nam się uruchomić prezentację, stąd właśnie na ten moment zgasł ten slajd, ale mam nadzieję, że za chwilę uda się tą prezentację, którą przygotowałem, która powinna towarzyszyć mojemu wykładowi, uda się ją również pokazać. Szanowni Państwo, w polityce, o właśnie, uda się. W polityce zdarza się niekiedy, że dążąc do tego samego celu, działa się w bardzo różny, a niekiedy wręcz przeciwstawny sposób. Dopiero po upływie dłuższego czasu, gdy opadną już emocje, a bohaterowie wydarzeń opuszczą scenę, rzeczywisty sens ich działań staje się bardziej klarowny. Tak? Jubilaci zeszli. Tak mi się wydaje. Tak, to też jest dobry pomysł. Zróbmy przerwę, żeby nasi dostojni jubilaci mogli zejść i widzieć też te slajdy. Tak. Szanowni Państwo, zatem wracając do przerwanego wątku, chcę powiedzieć na wstępie, że zdarza się tak oto w polityce, w historii, że bardzo sprzeczne działania prowadzą do wspólnego celu, ale widać to dopiero po upływie pewnego dłuższego czasu i wtedy okazuje się, że zagorzali przeciwnicy byli bojownikami jednej sprawy. I dokładnie tak było
ze sprawą polską w przededniu I wojny światowej i za sprawą niezwykle korzystnego dla nas zbiegu wydarzeń związanych z przebiegiem I wojny światowej, te przeciwstawne sobie działania, które mogły zrodzić tak naprawdę kolejny dramat narodowy, przerodziły się w sukces w postaci odrodzenia niepodległego państwa. Jak to się stało? Zacznijmy, proszę Państwa, od roku 1908, na 4 lata przed wybuchem I wojny światowej. O właśnie, proszę Państwa, w tym oto roku Kazimierz Sosnkowski, działając na polecenie Józefa Piłsudskiego, tworzy we Lwowie Związek Walki Czynnej. Włącza się w to grupa młodych ludzi, wcześniej działająca w organizacji bojowej PPS, która dogorywa po klęsce rewolucji 1905 roku. Ci ludzie dzięki tolerancji austriackich władz wojskowych mogą tworzyć organizacje paramilitarne, drużyny strzeleckie. W tym czasie Piłsudski nie ma jeszcze sprecyzowanej koncepcji walki o niepodległość, natomiast o jednym jest przekonany. I to jest zgodne z dominującą tradycją całej XIX-wiecznej polskiej myśli politycznej. Głównym przeciwnikiem odzyskania przez Polskę niepodległości była, jest i pozostaje Rosja. I przez gruzy Rosji wiedzie droga do odbudowy niepodległego państwa polskiego. I poproszę teraz o kolejny slajd, cytat z jednego z tekstów bardzo wielu Józefa Piłsudskiego, jak wiecie Państwo, napisany jeszcze pod koniec XIX wieku, ale on jest stały i niezmienny. To jest pomysł Piłsudskiego na rozbicie imperium rosyjskiego według szwów narodowościowych. Trzeba zatem wykorzystać zbliżającą się wojnę, niechęć do Rosjan ze strony innych narodów ujarzmionych przez imperium carów. Tu mówi o Rusinach, czyli Ukraińcach, mówi o Litwinach, Łotyszach. Oni wszyscy mają stanąć do walki przeciwko imperium rosyjskiemu. Ten przykład, który rzuca Piłsudski, budowania drużyn strzeleckich, okazuje się zaraźliwy i w Galicji powstają kolejne organizacje paramilitarne bardzo różnych orientacji, także tej orientacji, która będzie zasadniczo odmiennie definiowała sytuację niż Piłsudski, a mianowicie Narodowej Demokracji, czyli endecji. Endecy działający w Galicji również przystąpią do tworzenia drużyn strzeleckich, ale tak naprawdę diagnoza tego obozu politycznego będzie inna. Ale trzeba powiedzieć jeszcze jasno, skąd się w ogóle te drużyny strzeleckie wzięły, dlaczego one mogły zaistnieć. Otóż to była kalkulacja władz, jak się Państwo domyślacie, austriackich, które liczyły, że w razie konfliktu z Rosją mają oto gotową grupę do działań dywersyjnych, szpiegowskich. To są, tworzyli to głównie uciekinierzy z kongresówki z zaboru rosyjskiego, tacy właśnie jak Piłsudski. Także nie było tu jakiejś wielkiej sympatii dla sprawy polskiej, natomiast było tu liczenie właśnie na możliwość wykorzystania żywiołu polskiego do dywersji na tyłach armii rosyjskiej. No ale teraz słowo o drugiej stronie tego sporu o przyszłość sprawy polskiej, czyli o narodowej demokracji. Poproszę o kolejny slajd. Otóż w tym samym 1908 roku, w którym Piłsudski i Sosnkowski założyli Związek Walki Czynnej, w tym samym mieście we Lwowie Roman Dmowski, przywódca narodowej demokracji, opublikował książkę Niemcy, Rosja, kwestia Polska. To była błyskotliwa analiza sytuacji geopolitycznej w Europie. Śmiem twierdzić, że jedna z najlepszych, jakie w ogóle się w polskiej myśli politycznej XX wieku pojawiły. I konkluzja tej książki była ta, którą Państwo widzicie na slajdzie. Głównym przeciwnikiem sprawy polskiej są Niemcy. Na czym się opierała analiza Dmowskiego, która szła na przekór właściwie dominującemu dotąd w polskiej myśli politycznej przekonaniu? Otóż Dmowski porównywał efekty polityki rusyfikacyjnej i germanizacyjnej prowadzonej na przestrzeni XIX wieku i stwierdzał, że o ile germanizacja jest niezwykle skuteczna i śmiertelnie zagraża przetrwaniu narodu polskiego, to rusyfikacja jest w większości nieskuteczna, powierzchowna i nie tworzy dla istoty narodu polskiego takiego zagrożenia jak germanizacja. W związku z tym trzeba szukać wsparcia po stronie Rosji w tym przyszłym konflikcie. I tak oto, proszę Państwa,
za sprawą Piłsudskiego i Dmowskiego, ale to oczywiście są postacie symboliczne, bo za nimi stali tak naprawdę jeszcze inni ludzie, uformowały się dwie przeciwstawne zupełnie diagnozy sytuacji, przeciwstawne orientacje, które groziły dramatem powtórzenia się po raz kolejny bratobójczych walk, które już w przeszłości w XIX wieku się zdarzały. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, od 1908 roku coraz wyraźniej było widać, że Europa zbliża się do wojny. Poproszę o kolejny slajd. To taki rysunek satyryczny z jednego z pism przedwojennych, sprzed I wojny światowej. Jak Państwo widzicie, ówczesną mapę Europy zdominowaną przez żołnierzy, którzy szykują się do walki. Wprawdzie ci, którzy się spodziewali, że ta wojna wybuchnie po aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry w 1908 roku, się przeliczyli. Później jeszcze było kilka takich kryzysów, zwłaszcza na Bałkanach, kiedy wydawało się, że wojna już za moment wybuchnie. To, jak się Państwo domyślacie, bardzo motywowało te drużyny strzeleckie do działania. One rozbiły się coraz mniej, ale wojna nie wybuchała. Minęło aż 6 lat, kiedy w końcu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie następca tronu austro-węgierskiego, książę Franciszek Ferdynand, został zastrzelony przez bośniackiego separatystę, co wywołało kryzys w stosunkach serbsko-austriackich i wywołało ciąg konfliktów między krajami powiązanymi ze sobą przeciwstawnymi sojuszami, w efekcie czego w 2 miesiące po tym zamachu 8 głównych państw europejskich znalazło się między sobą w stanie wojny. Spójrzmy na kolejny slajd. To jest slajd pokazujący nam Europę w czasie I wojny światowej. Jak Państwo widzicie, na kolor, jaki to kolor jest, ciemno-niebieski to chyba nie jest, taki szary. Kolorem szarym zaznaczono dwa główne państwa, tak zwane państwa centralne, a więc Niemcy i Austro-Węgry, wspierane przez mniej liczące się Bułgarię i Turcję. To jest jeden obóz. Drugi obóz to jest obóz Antanty, albo Trójprzymierza, jak kto woli. To kraje przede wszystkim Rosja, Wielka Brytania i Francja, wsparte później przez mniej istotne tutaj Włochy. I tak oto formują się dwa walczące ze sobą obozy. Ten konflikt się nazywany I wojną światową toczy jednak głównie w Europie, choć na innych kontynentach działania zbrojne też mają miejsce. I teraz jak wygląda sytuacja Polaków po wybuchu tej wojny? Otóż Piłsudski, który ma w rękach aktywa w postaci tych drużyn strzeleckich, natychmiast po wybuchu wojny ma pomysł na wywołanie powstania na obszarze zaboru rosyjskiego. I stąd się bierze słynna wyprawa pierwszej kompanii kadrowej, która przekracza granicę austriacko-rosyjską, ale już na starcie okazuje się, że Piłsudski się spóźnia. Pierwotnie wedle jego planu te jego oddziały strzelców miały wejść do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie spodziewał się sporego poparcia dla swoich działań z uwagi na dawne PPS-owskie wpływy na tym obszarze, ale Zagłębie Dąbrowskie zostaje zajęte dość szybko przez wojska niemieckie i Piłsudski decyduje się przekierować swoich żołnierzy w kierunku Kielc i jak wiemy, ta akcja kończy się fiaskiem, to znaczy oddziały strzelców wchodzą do Kielc, ale powstanie nie wybucha. I właściwie Austriacy są tym rozczarowani. To jest taki krytyczny moment, kiedy właściwie cała akcja zbrojna Piłsudskiego wydaje się, że legnie w gruzach, ale na szczęście znajduje sojusznika dość niespodziewanego. Poproszę o kolejny slajd. Ten kolejny slajd nam pokaże akcję, o którą chodziło Piłsudskiemu. A mianowicie, jak Państwo widzicie, to jest mapa, która pokazuje nam linię frontu, jak ona się zmieniała w czasie I wojny światowej, nie wchodząc w szczegóły, ta linia frontu się coraz bardziej przesuwa w kolejnych miesiącach i latach na wschód, czyli państwa centralne zajmują coraz większą część terytorium ziem polskich, tych należących do państwa rosyjskiego. Niemniej jednak w tym pierwszym okresie jest odwrotnie, to znaczy jesienią 1914 roku to na moment Rosjanie uzyskują przewagę i tak naprawdę cała akcja zbrojna, na którą liczył Piłsudski, właśnie związana z tym powstaniem, które by stworzyło jakąś
niezależną od wszystkich mocarstw armię polską się kończy fiaskiem i Piłsudski jest zmuszony uciec się do tego protektora, którego zobaczymy na kolejnym slajdzie, właściwie jednego z tych protektorów, a mianowicie, proszę Państwa, do konserwatystów galicyjskich. My bardzo często o tym zapominamy, że w Austro-Węgrzech Polacy osiągnęli niezwykle silną pozycję, bardzo konkretna jedna formacja tak zwanych konserwatystów galicyjskich. Sięgała w Wiedniu po stanowiska ministrów, nawet w pewnym momencie jeden z Polaków był premierem rządu cesarsko-królewskiego. To byli ludzie niezwykle dobrze ustosunkowani w austriackich kręgach politycznych i wojskowych. I ci ludzie potrafili się wznieść latem 1914 roku ponad swoją niechęć do byłego terrorysty Piłsudskiego, bo tak był postrzegany jako socjalista i terrorysta, i uratować jego akcję wojskową. Wywalczyli mianowicie w Wiedniu, żeby te drużyny strzeleckie, które miały wywołać powstanie, które jednak nie wybuchło i które szły właściwie pod nóż likwidacyjny, przekształcić jednak w formację niezależną, niezależną, ale przecież współdziałającą z armią austriacką pod nazwą Legiony Polskie. I dzięki właśnie takim osobom jak profesor Jaworski, dziś już kompletnie zapomniana postać, Piłsudski mógł zostać komendantem pierwszej brygady Legionów. To nie było coś, o czym marzył, bo on chciał, jak wiecie Państwo, rządzić, dowodzić polską armią całkowicie suwerenną, no ale realia były takie, że na to szans nie było. I dzięki konserwatystom galicyjskim, ich wpływom w Wiedniu udało się stworzyć Legiony Polskie. Przez następne dwa lata Piłsudski mógł działać jako właśnie komendant czy dowódca pierwszej brygady Legionów. Niewiele lepiej, proszę Państwa, wiodło się konkurentowi Piłsudskiego, Romanowi Dmowskiego, który działał po drugiej stronie frontu w Imperium Rosyjskim. Poproszę kolejny slajd. Otóż mianowicie wprawdzie po wybuchu wojny pierwszy ruch pod adresem Polaków wykonała nie strona austriacka, tylko strona niemiecka, strona rosyjska. Otóż następny głównodowodzący armią rosyjską, wielki książę Mikołajewicz, wydał po wybuchu pierwszej wojny światowej taki oto manifest, którego fragment macie Państwo na slajdzie, który zapowiadał zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod berłem cara. Zatem Rosjanie proponowali Polakom nie niepodległość, tylko przyłączenie do kongresówki ziem zaboru niemieckiego i austriackiego pod berłem cara. Nie była to specjalnie atrakcyjna propozycja, niemniej jednak Dmowski uważał, że ona jest jedyną realną. On nie wierzył w to, że w tym czasie, że niepodległa Polska może funkcjonować jako całkowicie niezależne państwo. Natomiast uważał, że będzie znacznie lepiej dla narodu polskiego, jak będzie ogół Polaków będzie zjednoczonych pod panowaniem rosyjskim, bo wtedy Polacy jako ten żywioł lepiej radzący sobie z rusyfikacją niż z germanizacją będzie w stanie zdominować jakby Imperium Rosyjskie, odgrywać w nim wiodącą rolę. W związku z tym przez wiele kolejnych miesięcy Dmowski zabiegał na dworze carskim o to, żeby stworzyć formację zbrojną z ochotników walczących właśnie po stronie rosyjskiej. I taka formacja powstała, to zdjęcie, które Państwo widzicie na dole, to jest tak zwany Legion Puławski, który był dokładnie tym samym, co drużyny strzeleckie Piłsudskiego, tylko po drugiej stronie frontu, po stronie rosyjskiej. Tyle tylko, że akcja Dmowskiego się dość szybko załamała. Na dworze carskim zwyciężyło przekonanie, że to jest niebezpieczne budowanie jakichś formacji polskich zbrojnych. To się różnie może skończyć. Rosjanie mieli w pamięci dawne powstania XIX-wieczne. W związku z tym po kilku miesiącach ten Legion Puławski został przemianowany na jednostkę armii rosyjskiej i Dmowski w 1915 roku stracił wiarę w to, że uda się rzeczywiście władze rosyjskie do czegoś więcej nakłonić. Tym bardziej, że tak jak wrócę do tego, o czym pokazywał jeden z poprzednich slajdów, w 1915 roku wojska austriackie i niemieckie zajęły większość ziem polskich dotąd kontrolowanych przez Rosję. I Dmowski uznał, że Rosjanie i tak już stracili polskie ziemie, więc nie ma co z nimi gadać, trzeba rozmawiać z ich sojusznikami na zachodzie. I Dmowski wyjechał na zachód i zaczął zabiegać o sprawę polską we Francji i Wielkiej Brytanii. Zrazu bez większych rezultatów, ale przyszedł taki moment, kiedy nagle akcje Dmowskiego gwałtownie poszły w górę, o czym za moment. Proszę Państwa,
poproszę o kolejny slajd. Najważniejszy wysiłek zbrojny Polaków w czasie I wojny światowej to oczywiście działania polskich legionów, tutaj najważniejsze bitwy, w których polscy żołnierze, żołnierze legionów walczyli z wojskami rosyjskimi. Tak naprawdę, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie miało większego znaczenia militarnego wobec skali konfliktu, który trwał. To nie była znacząca siła zbrojna. Natomiast to miało bardzo duże znaczenie polityczne. Na czym to polegało? Mianowicie polegało to na tym, że legiony były dowodem na to, że Polacy są skłonni bić się, ale muszą coś dostać w zamian. Czyli mówiąc krótko, Piłsudski nieustannie monitował poprzez Naczelny Komitet Narodowy, który był taką czapką nad legionami, władzę w Wiedniu, pośrednio władzę w Berlinie, że jeżeli Polacy dostaną coś więcej niż tylko jakieś mgliste obietnice, to wtedy będzie można powołać znacznie większą formację opartą o polskich ochotników, która będzie się biła po stronie Wiednia i Berlina przeciwko Rosji. No ale muszą coś dostać. Na co odpowiedzi długo nie było, ale wojna trwała, krew się lała, żołnierze ginęli i coraz bardziej w sztabach generalnych austriackim i niemieckim dojrzewała myśl, że może by należało tą kartą polską zagrać. No i wreszcie ten moment nadszedł po ponad 2 latach od wybuchu wojny w listopadzie 1916. Poproszę o kolejny slajd. Wtedy oto dwaj cesarze pod naciskiem swoich sztabów generalnych wydali tak zwany akt 5 listopada. To był, można powiedzieć, moment przełomowy, jeśli chodzi o sprawę polską w czasie I wojny światowej. Dlaczego był on przełomowy? Po pierwsze dlatego, że dwa mocarstwa, które realnie wówczas kontrolowały polskie ziemie, także te zaboru rosyjskiego, powiedziały, że ich celem, zadeklarowały, jeśli zwyciężą w tej wojnie, będzie utworzenie Królestwa Polskiego. A więc coś, co przez ponad 100 lat ani w Wiedniu, ani w Berlinie było absolutnie niedopuszczalne, teraz nagle stało się możliwe. Zgodzono się na utworzenie Królestwa Polskiego, choć oczywiście dawano do zrozumienia, że nie będzie to państwo całkowicie suwerenne, ale w jakiś sposób z dwoma mocarstwami powiązane. I to było pierwsze niezwykle ważne wydarzenie. Drugim wydarzeniem, które jeszcze mocniej wpłynęło pozytywnie na bieg sprawy Polski, były wydarzenia, do jakich doszło w 1917 roku, na początku tego roku w Rosji. Otóż, proszę Państwa, Rosja w czasie wojny wobec tych klęsk, które ponosiła w walce z Austriakami i Niemcami, narastało niezadowolenie wewnętrzne, narastał kryzys, w efekcie czego na początku 1917 roku nastąpiła tak zwana rewolucja lutowa, która obaliła rządy cara Mikołaja, powstał rząd tymczasowy, Rosja stała się republiką, ciągle jeszcze walczyła w I wojnie światowej, ale ta walka, to natężenie konfliktu z jej strony, woli walki było coraz mniejsze. I ta rewolucja lutowa otworzyła właśnie Dmowskiemu możliwość przekonywania, zwłaszcza w Paryżu i w Londynie, tamtejszych decydentów do tego, że sprawa polska jest ważna, że trzeba się nią liczyć, że można nią pograć inaczej niż chciał Piłsudski, właśnie odwrotnie, to znaczy można tą wielką armię polską próbować powołać do walki z Niemcami i Austriakami. Trzeba też powiedzieć jasno, że Piłsudski bardzo jednoznacznie odczytał rewolucję lutową w Rosji i tak jak był i pozostał bardzo krytyczny i sceptyczny wobec Rosji, tak zrozumiał po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji, że Rosja już nie jest tym głównym przeciwnikiem i że pora zmienić front. W związku z tym zaczął eskalować swoje żądania pod adresem Wiednia i Berlina i wywołał tak zwany kryzys przysięgowy. A mianowicie wezwał tą część żołnierzy brygad legionowych, która go słuchała, żeby nie składali przysięgi na wierność Królestwu Polskiemu. To spowodowało uwięzienie Piłsudskiego przez nich władze niemieckie i to, że spędził następne
więzienie latem 1917 roku, ponad rok spędził w twierdzy magdeburskiej, ale to zbudowało jego legendę w społeczeństwie polskim jako tego niezłomnego bojownika sprawy narodowej, który szedł z Niemcami, Austriakami, ale w momencie jak zobaczył, że sytuacja się zmieniła, że Rosja już nie jest tak groźna, jak była dotąd, zmienił front i zapłacił za to pozbawieniem wolności. Także część legionistów została internowana, natomiast Piłsudski już od dłuższego czasu, tak naprawdę od lata 1915 roku, tych kolejnych młodych ochotników, którzy chcieli iść do legionów, wstrzymywał przed tym i nakazał, aby wstępowali w szeregi konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej. Słusznie uważają, że to POW będzie w przyszłości zalążkiem już całkowicie niezależnej polskiej armii. Ale proszę Państwa, równolegle z Piłsudskim na akt 5 listopada zareagowali nieco inaczej politycy bardziej od niego umiarkowani. Tu poproszę kolejny slajd. Otóż mianowicie Dmowski, któremu się otworzyły po wybuchu kolejnej rewolucji w Rosji, rewolucji październikowej, czyli przewrotu bolszewickiego, w tym momencie w Paryżu i Londynie stracono resztę złudzeń co do tego, że Rosja będzie jeszcze sojusznikiem, bo bolszewicy zaczęli natychmiast negocjacje z Niemcami i zakończyli je separatystycznym pokojem w Brześciu na początku 1918 roku. W związku z tym w Paryżu i w Londynie, ale także w Stanach Zjednoczonych, które w 1917 przyłączyły się do wojny po stronie Antanty, zaczęło zwyciężać przekonanie, że trzeba wykorzystać Polaków, ale też dać im pewną obietnicę, obietnicę niepodległego państwa. I Dmowskiemu udało się to przekuć we Francji w konkretny projekt polityczny, a mianowicie w tworzenie armii polskiej, tak zwanej Błękitnej Armii generała Hallera, która później odegra bardzo istotną rolę w walkach na przykład z Ukraińcami już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To będzie taka najbardziej doborowa, bo wyposażona przez Francuzów i wyszkolona część polskiej armii w pierwszej fazie już wojny o niepodległość i granice. Z drugiej natomiast strony, na obszarze ziem polskich w Warszawie, ciągle pozostających pod okupacją niemiecką, akt 5 listopada jest wykorzystany przez działających tam polityków, którzy uważają, że Piłsudski się posuwa za daleko w tej negacji jakby oferty niemieckiej, to wszystko zostaje wykorzystane do tworzenia zrębów polskiej państwowości. Poproszę kolejny slajd. I oto, proszę Państwa, w 1917 roku powstają tak naprawdę, proszę Państwa, dwa polskie rządy. To jest absolutny majstersztyk dyplomatyczny, choć przez nikogo nie planowany. Oto w Warszawie działa Rada Regencyjna, a więc hrabia Ostrowski, kardynał Kakowski. Tak, i wyleciało mi trzecie nazwisko. Tak, i Lubomirski, oczywiście książę Lubomirski, która to Rada Regencyjna powołuje kolejne rządy, które tworzą podstawy polskiego szkolnictwa, polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie ma jeszcze oczywiście polskiej armii, nie ma polskiej służby dyplomatycznej, to jeszcze nie jest niepodległe państwo, ale poszczególne jego segmenty administracyjne już powstają. Z drugiej strony w Lozannie w 1917 roku Dmowski tworzy Komitet Narodowy Polski, który zostaje uznany przez władze Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych za reprezentację narodu polskiego, a więc rodzaj rządu na uchodźstwie. A zatem, proszę Państwa, mamy do czynienia z dwoma organizmami, które z pozoru są przeciwstawne, ale w istocie, że działają na rzecz jednej i tej samej sprawy. Rada Regencyjna tworzy pewne realne struktury, które za chwilę podporządkują się, mówię o listopadzie 1918 roku, Piłsudskiemu. Natomiast Komitet Narodowy Polski tworzy armię Hallera i buduje pozycję międzynarodową Polski u zwycięzców I wojny światowej. A zatem, jak Państwo widzicie, te zupełnie przeciwstawne działania zbiegają się
jesienią 1918 roku w tym samym miejscu, czyli w Warszawie, gdzie Piłsudski wraca z Magdeburga i zastaje już zalążki administracyjne państwa polskiego, więc nie musi budować tej państwowości na surowym korzeniu. A równocześnie na rozpoczynającej się konferencji pokojowej w Paryżu może liczyć na wpływy Dmowskiego, który tam zabiega o korzystny dla Polski kształt granic. Poproszę ostatni slajd. A nie, przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo w istocie rzeczy o jednym nazwisku jeszcze tu powinienem powiedzieć bardzo ważnym, a mianowicie o Ignacym Paderewskim. Albowiem, proszę Państwa, mówiłem już o wejściu Stanów Zjednoczonych do wojny, ale to miało ogromne znaczenie, bo w istocie rzeczy udział Amerykanów przeważył nie tylko w II wojnie światowej, ale także i w pierwszej, o zwycięstwie o tamtym. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się postać Ignacego Jana Paderewskiego. W tym czasie mówiłem tu wielokrotnie o Piłsudskim i Dmowskim, ale uwierzcie mi Państwo, gdybyśmy się zapytali kogokolwiek na świecie w roku 1908, 1914 czy 1918, jaki jest najbardziej znany Polak na świecie, to prawdopodobnie w większości krajów świata, już na pewno w Stanach Zjednoczonych, usłyszelibyśmy, że to jest wybitny pianista Ignacy Jan Paderewski. O Piłsudskim i Dmowskim nikt tam nie słyszał. Natomiast o Paderewskim słyszeli wszyscy. I proszę Państwa, Paderewski jako członek tej amerykańskiej elity kulturalnej miał bezpośrednie dotarcie do prezydenta Woodrow Wilsona, i to taką kartkę z okresu już międzywojennego, która pokazuje oczywiście w symbolicznej formie, jak to Woodrow Wilson formułuje swój 14-punktowy plan ładu powojennego, zakończenia wojny, w którym punkt 13, który macie Państwo na slajdzie, a więc punkt, który przewiduje utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. I to jest, można powiedzieć, taka kropka na D. Ta decyzja Amerykanów i ten 13 punkt Wilsona. To, co wydawało się iść w dobrym kierunku, po decyzji Amerykanów staje się faktem i otwiera drogę do odbudowy niepodległego państwa polskiego. Teraz poproszę o ten ostatni slajd. Oczywiście zapomniałem. O właśnie. I tu mamy oczywiście moment powrotu Piłsudskiego z Magdeburga. 10 listopada, 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje mu władzę nad wojskiem, tak zwanym Polnische Wehrmacht, czyli tą resztówką dawnych legionów. W 3 dni później się rozwiązuje, przekazuje mu resztę władzy, a Piłsudski ogłasza się tymczasowym naczelnikiem państwa. Zaczyna się bardzo trudny okres walki o granice, właściwie żadna z granic tego państwa nie jest ustanowiona. Zaczyna się trudny proces formowania państwowości polskiej. Tak naprawdę potrwa on prawie 4 lata. Ale to już jest historia zupełnie na inną opowieść. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandar wyprowadzić. Proszę o zajęcie miejsc. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, który swoim wykładem, swoją prelekcją uświetnił dzisiejszą sesję uroczystą Rady Miasta Pruszkowa. Dziękuję wszystkim gościom za udział w sesji, pani prezes za gościnność. Zamykam uroczystą sesję Rady Miasta. Zapraszam teraz Państwa na koncert zespołu Tango Fok, Zapomniana Piosenka. Po koncercie zapraszam na poczęstunek, który odbędzie się w holu Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Dziękuję Państwu bardzo. Śliczne, prawda? Nie mówię tutaj o piosence. Dobry wieczór. Pozwoli Pani, że się przedstawię. Radosław Elis. No, artysta już nie młody.
ale niegdyś słynący ze swej urody. Pań w różnym wieku byłem bożyszczem. O, słyszę. Pani to aż już piszczy. A że co, że kolega siedzący obok o pani łydkę zawadził nogą? O nie, 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 nie. Ta odpowiedź była nieszczera. Ja wiem, że mnie pani wzrokiem pożera. Chciałaby pani dotknąć, przytulić, wziąć na pamiątkę strzęp mej koszuli. Że co, że jestem zarozumiały, tak? Że śmiem tak między prawdą a Bogiem równać się w śpiewie z imćmieciem fogiem. O! Pozwólcie, panie, że tymi słowy wysunę tezę do tej połowy naszej szacownej, miłej widowni, którą zwykłyście i słusznie nazywać brzydszą. O ile w śpiewie, drodzy panowie, trudno nam równać się z imćmieciem fogiem, to w adoracji przepięknych pań myśmy mistrzami. Bez dwóch zdań. Całuję twoją dłoń, madame. Śniące, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame. Bo dobry ton tak chcę. Lecz serce moje się, madame. Że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, mada, pozwolisz sama mi, mada, miast twą całować dłoni, mada, całować usta twe. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej, ślesz mi uśmieszek. Lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego? On patrzy na mnie tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Całuję twoją dłoń, mada, śniąc, że to usta twe. Pozwól, niech to mój wzrok upoje, gdy siedzisz w kinie razem z nim we dwoje. On cię celuje niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń. Niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nudźcie ją wszystkie, pod medek tando. A gdy mąż słucha, nudźcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Całuję twoją dłoń, madame. Śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, mada. Bo dobry ton tak chcę. Lecz serce moje śni, mada. Że gdy poznamy się, i przejdzie kilka dni, mada. Pozwolisz sama mi, mada. Miast twą całować dłoń, mada, całować usta twe.
nieco w ten jesienny, cudowny, ciepły wieczór. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale ja uważam, że mamy cholerne szczęście. Mieszkając pod taką szerokością geograficzną, gdzie w dalszym ciągu, mimo tak widocznych i namacalnych zmian klimatycznych, mamy cztery różne pory roku. Każda z nich jest dobra, aby się zakochać, ale nigdy pocałunki nie smakują tak jak wiosna. Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiek. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat, do słońca całów liśnie. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat, i po tym nadejdzie ten dzień. Kiedy znów zakwitną białe łzy, z brylantowej z ognej mgły, w parku pod bratanem pani siądzie z panem, tam słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe psy, wzów aleją parki będą szły, pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe psy. Że słońce w świat wejdzie jak gwiazdy swój dom, że przyjdą cudowne te dni. Kiedy znów zakwitną białe psy, z brylantowej rosy, z wodnej mgły, w parku pod platanem pani siądzie z panem, dam słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe psy, zufalają parki i będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe psy. Zufaleją parki i będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe psy. A w tym cudownym wiosennym klimacie, mimo że mamy już jesień, równie cudowne, grają i śpiewają dla Państwa Jan Zejland. Michał Dajda. Radosław Kamiński. Śpiewa dla Państwa Radosław Pelis. O nocy ciemna, o czarne odmęty, nocy co jesteś, kiedy dzień nie pała. O nocy, nocy, niestety, niestety, lękam się, że mnie ty zbę zapomniała. To akurat Szekspir. Ale fragment tłumaczony przez cytowanego już na samym początku Konstantego Ildefonsa Gamczyńskiego. Fragment ze snu nocy letniej. Drodzy Państwo, o ile wiosna jest najodpowiedniejszą porą do tego, żeby się zakochać, o tyle noc, a szczególnie ta letnia, chociaż każda inna też, jest najodpowiedniejszą porą, aby miłości kosztować. Thank you.
innym dał los. Pieniędzy trząs, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarg, płomieniem walk, stoimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą, ramiona splotą, to jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Stworzył nam noc na widowni, ale czy możemy troszeczkę rozjaśnić widownię? Tak? Świetnie, zaraz będziemy się widzieć. Bo o ile Państwo nas widzą, to my Państwa nie widzimy. Jesteście tam jeszcze? To dobrze. Śliczna prawda. Tak ponoć, drodzy Państwo, pisał Julian Tuwim. O! Do Mieczysława Foka, ofiarowując właśnie jemu tę właśnie piosenkę. Autorką muzyki jest niejaka Stefcia Górska. Obok wcześniejszej Zofii Terne i późniejszej Hanki Ordonówny, jedna z ważniejszych kobiet w życiu Fryderyka Jaroszego, króla konferansjerów Polski międzywojennej, uważanego za Węgra, choć sam podawał się za Austriaka, po węgiersku w ogóle nie mówił. Mówił za to i to płynnie po angielsku, rosyjsku, francusku, niemiecku i po polsku. Języka polskiego nauczył się ponoć w jedną noc, spędzoną przy koniaku i czarnej kawie, w hotelu Bristol w Warszawie, w towarzystwie niejakiego Antoniego Słonimskiego. Owego słynnego Słonimskiego, który obok Lenartowicza, Tuwima, Wierzyńskiego był założycielem kabaretu literackiego Pod Pikadorem. Gdzie, jak mogliśmy kiedyś przeczytać w menu kawiarni Pod Pikadorem, każdy, kto chciał, mógł spotkać się z wyżej wymienionymi poetami pod warunkiem, że wcześniej złożył pisemne podanie. Mógł z nimi porozmawiać, ba, nawet uścisnąć ich dłonie, pod warunkiem, że jednorazowo wyłożył 50 marek. Wtedy w Polsce obowiązywały marki. Ci mniej bystrzy mogli liczyć na objaśnienie wiersza przez samego autora. To kosztowało kolejne 50 marek. Rękopis 120 marek. Jeżeli w rękopisie miałaby się znaleźć dedykacja ze słowem kochany, należało się liczyć z wydatkiem rzędu kolejnych 50 marek. Kobiety bez różnicy na płeć, narodowość i wyznanie mogły składać oferty matrymonialne pod warunkiem, że posiadały minimum 75 tysięcy marek posagu.
Ten punkt nie dotyczył niestety żonatego już wówczas Tuwima. Drodzy Państwo, takie to były czasy. Szalone, zwariowane czasy. Lata 20, lata 30. Początki polskiej rewii. To czasy qui pro quo, zielonych baloników. Czasy morskiego oka. To czasy Chemarów, petersburskich, zulpogorzelskich, ordonek. To czasy Eugeniusza Bodo. Szalone, zwariowane. O! To czasy prawie tak przystojnego, jak ja, niejakiego Żabczyńskiego. Szalone, zwariowane czas. Nie wiem, o czym marzył Mieczysław Fok, który swoją karierę rozpoczynał właśnie w tych czasach. Ale wiem i Państwo również dzięki niemu, o czym marzą dziewczyny, kiedy stają się kobietami. Dorastać zaczyna, kiedy słonka przemienia się w kwiat. O czym śni, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości. Sercu i usłyszeć kocham cię. Każda odda z ochotą, nawet srebro i złoto, i brylanty, i wszystko co ma. Bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze, w zamian za to niech tylko da. Szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości u boku kochanego. Stanąć w nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się, po czym stanąć serce przy sercu i usłyszeć kocham. Jak oświadczają się poeci, albo pisząc wiersze. O, na przykład taki Bruno Jasiński. O piękna czarna damo z krzeseł, perfumą której cały chciałbym przesiąc. Pani ma w sobie tyle ogni, których nikt nie wskrzesł. Pani może kochać, ha, cały miesiąc. O piękna czarna damo, perfumy której ciało jak jad uśmierca. Wyjdź tam w mroku, już czeka na ciebie przed bramą samochód mojego serca. I widziałem, co oświadczanie się jest takie trudne. Czekaj, czekaj. Wyjdziesz za mnie? Dlaczego? Ale to nie przeszkadza. A tak na zaś zapytam, przepraszam bardzo, ile pani przewiduje ewentualnie posagu? Na chwilę obecną nie. No, zobaczmy, co będzie na chwilę następną. Drodzy Państwo, Mieczysław Fok był fanem motoryzacji. Pierwszy samochód Citroena kupił w 1929 roku. Jeszcze przed wojną brał udział w licznych wyścigach amatorskich po ulicach Warszawy. No, wtedy można było. Po wojnie zwiedził niemal całą Polskę, koncertując, a koncertował chyba wszędzie, właśnie zza kierownicy swojego samochodu, ponieważ na każdy koncert jeździł własnym autem. Szczególną sympatią darzył Fordy i Opel. Świat wtedy różowy, świat miał 16 lat, jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony i pędził tak wzdłuż szos, jak oślocy drony. Twój wóz, a w nim mój los, najmilsza jednak była bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno złe debali. Rozwiane wiatrem spędzie twoje złote włosy,
i coraz żywsze tętno roztętnionej krwi. I słońce było w oczach, bo miłość była w nas. Pędziliśmy po szosach, na gaz, na pełny gaz, a wszystko było dla nas, jak bajka tęczowa, utkana złotem i srebrem tamtych dni. Świat teraz deszczem spłynął, świat ma tysiące lat. Zwietrzało mocne wino i zsypał się szczęścia kwiat. Już miłość się skończyła, wspomnieniem w sercu tkwi. Już bajka się przeżyła i tylko mi się śni. Najmilsza śliczna twoja bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno złem chyba nie. Tak szybko przeleciała przygoda majowa i pogubiłem w drodze srebrno złote sny. Blask słońca w twoich włosach zdmuchnięty wiatrem zgasł. Nie będzie już po szosach twój wóz na pełny gaz, a tylko brędem szumu skołaka na głowa i nocą mocno pachnie złem. Drodzy Państwo, że część z Was pamięta te czasy, kiedy łatwiej było pojechać na przykład do Warszawy i osobiście załatwić jakąś sprawę, niż próbować się dodzwonić. Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych. Nie każdy miał aparat w domu. Trzeba było pójść na pocztę. Jeżeli to była rozmowa zamiejscowa, trzeba było takową zamówić, prawda? Sukces takiej rozmowy zależał bardzo często nie tyle od infrastruktury, która i tak pozostawiała wiele do życzenia, ile od dobrego humoru bliżej nieokreślonej telegrafistki, która w bliżej nieokreślonej centrali łączyła te różne kabelki, prawda? Mieczysław Fok należał do tych szczęśliwców, którzy jako jedni z pierwszych mieli telefon w domu. Kiedyś zamówił rozmowę międzymiastową i nieopatrznie przedstawił się telegrafistce. Ona wykorzystała wyższej swojej sytuacji i powiedziała: panie Mieczysławie, oczywiście, że pana połączę, naturalnie, pod warunkiem, że tu i teraz zaśpiewa pan i tylko dla mnie przez telefon jakąś piosenkę. Fok zaśpiewał jedną piosenkę, został zmuszony do zaśpiewania drugiej piosenki. Jako że bardzo zależało mu na tej rozmowie, zaśpiewał trzecią piosenkę. Wisiał na słuchawce telefonicznej przez pół godziny. Telefonistka nie połączyła go, ponieważ zaśpiewał tę piosenkę. Zakochałem się, który raz, setny raz, lecz zakochałem się. Nie chciałem na wasz szczupła blond, myślałem, że idzie, ależ skąd. Męczę się, kręcę się, sam nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna.
a to już znak, że z tobą źle. Z początku rzadko ją widuję, a potem częściej chcę z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc, zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz Boga serce chce. Lecz coś mnie peszy. Byłem z nią prawie rok. Długo, bo można mniej. To takie dziwne sprawy są, bo przecież fakt kochałem ją. Męczę się, sam nie wiem czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu nudzi cię dziewczyna, a to już znak, że z tobą źle. Z początku chodzisz z nią do krewnych, a potem mówisz sama idź. A w końcu trudno, jesteś pewny, że z nią nie możesz dłużej żyć. Za jeden dzień bez twojej ukochanej oddałbyś 10 lat. Przez kilka jeszcze dni, potem ją rzucasz, zapominasz, i to jest życie. Przychodzi taki czas, gdy idziemy już nie wraz, lecz w przeciwne sobie strony.
róże smutne, herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku kurz. Jesienne róże biedną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, zakochani i tkliwi, któż te dni znów ożywi, chłodną rękę mi daj. Spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem. To jest złudą i snem. Smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku kurz. Jesienne
i lepszy ode mnie, i wraz z tobą skradł szczęście. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Dziękuję.
Jarosław Kamiński.
Drodzy Państwo, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. To znowu długi. Nasze spotkanie z Państwem również dobiega końca. Chciałem z tego miejsca gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy przed Państwem wystąpić, że razem mogliśmy pośpiewać i posłuchać tych przepięknych, wzruszających, czasami zabawnych, czasami wcale nie zabawnych piosenek, które śpiewał i wykonywał kiedyś Mieczysław Fok. A na zakończenie, drodzy Państwo, z życzeniami od nas tego, co chyba w życiu każdego człowieka najważniejsze. Jednemu los dał złota trząs, drugiemu gładką świt, lecz bywa też tak, że czasem nie dał nic. Więc nie martw się, choć dziś ci źle, w słoneczne jutro wiesz, kiedy zjawi się ktoś, czule wyzna ci coś, o czym marzysz we śnie w każdą noc. Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo, bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Niech znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując cudno szczęścia pić. Każdemu wolno kochać, to odruchu nas zabawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć. Dużo jest w życiu smutków i drżeń, ludziom się różnie wiedzie. Jednym jest źle, inni znów śmieją się. Lecz przyjdzie dzień, cudowny dzień, który rozjaśni mrok. Kiedy zjawi się ktoś, czule wygna ci coś, o czym marzysz we śnie w każdą noc. Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo, bo kocha cię sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Niech znikają troski, a radość niech trwa. Tyle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując cudno szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to odjutro nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć. A o miłości nie tylko. Pod egidą piosenek Mieczysława Foga graliśmy i dla Państwa Jan Zejrak! Michał Gajda! Zbigniew Rybel! Mirosław Kamiński! Śpiewał dla Państwa Radosław Rekis. Każdemu wolno kochać, to od niego raz napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej. A co warto, a czego nie warto robić dla miłości, muszą Państwo odpowiedzieć sobie sami. Dziękuję bardzo.